Dzień dobry, dzisiaj popkulturowa Wybredna Maruda wita Was w nowym cyklu, bo jako, że jestem typowym matwizem, to zajmiemy się dzisiaj matematyką i dodawaniem, ale spokojnie, będzie to matematyka książkowa. Pokażę Wam, co wyjdzie z połączenia kilku książek, ale nie tylko książek. Jeżeli więc interesuje Was tematyka wspomniana w książce X i motywy z serialu Y, no to sięgnijcie po powieść Z, bo jest ona połączeniem tych wątków. Brzmi skomplikowanie, pewnie jak różniczkowanie, ale spokojnie, wyjaśni się w praniu. Przykładowo, jeżeli połączymy serial The Office, przedstawiający nam niejako kulisy pracy w biurze wraz ze sprzeczkami, niesprawiedliwościami, z romansami, ale i z humorem i z masą takich różnorodnych charakterów, połączymy to z Nekrowetem, który zdradza nam kulisy pracy gabinetu weterynaryjnego z magicznymi zwierzętami, bo zwyczajnego pieska to tam ze świecą szukać, prędzej raczej spotkamy jednorożca albo smoka, to dostaniemy Instytut Absurdu, czyli opowieść o stażystce rozpoczynającej pracę w nowym urzędzie. Jak się jednak okaże, urzędzie do spraw magicznych. Będzie więc walka z wielkimi molami zżerającymi dokumentację i poszukiwanie zaginionych artefaktów, bo kto wie, gdzie teraz ukrywana jest lampa Aladyna. Jeżeli połączymy obserwacje kilkorga złoczyńców, którym kibicujemy, którzy planują wielki skok na kasę, jak w serialu Dom z Papieru, z magicznymi zdolnościami wpływania na materię czy pierwiastki zawarte w przedmiotach bądź ciałach ludzkich z mgły zrodzonego, to dostaniemy Szóstkę Wron, fantastykę dla nieco starszej młodzieży, w której zbiera się zgraja kanciarzy, każdy jest specjalistą z innej dziedziny, do tego część z nich posiada niezwykłe moce. No i mają różne motywacje, czy to chęć zemsty, zdobycia pieniędzy, czy uwolnienia się z niewoli. Oni razem układają plan włamu, który w międzyczasie zdążył się kilkakrotnie zmienić, czego czytelnik nie zawsze jest świadomy. No, to jednak z tej właśnie serii pochodzi Kaz Breker, który jest przecież o 3 kroki przed nami wszystkimi. Teraz będzie spory miks. Jeżeli połączymy Dary Anioła, a więc opowieść o łowcach demonów, na których z pozoru bezbronna dziewczyna wpada w klubie, z Akademią Wampirów i Czasem Żniw, gdzie pod okiem przystojnego mentora uczymy się władać nowymi umiejętnościami, i z Venomem, w którym to jakiś taki parszywy demon stanowi część naszego umysłu i podrzuca nam sarkastyczne uwagi na każdym kroku, to otrzymamy Zabij Mrok, czyli tom pierwszy serii Blackbird Academy, którą uwielbiam za humor, bohaterów i zwroty akcji. Główna bohaterka faktycznie trafia do klubu dla wampirów, a potem jeden z demonów opanowuje jej ciało i takim wrednym głosikiem podpowiada w głowie, co ma robić, a czasem może i całkowicie przejąć kontrolę nad jej ciałem. No a potem trafiamy do tytułowej Akademii Blackbird, w której szkoleni są egzorcyści zajmujący się niszczeniem tego typu demonów i w której to nasza Liv będzie próbowała doskonalić własne umiejętności. Jeżeli połączymy uroczą historię o przypadkowym wysyłaniu listów miłosnych do swoich byłych wybranków serca, jaką znamy z do wszystkich chłopców, których kochałam, z ciepłym romansem męsko-męskim z Heartstoppera, w którym jednak ważne są też inne wątki poza romansem, to otrzymamy Never Been Kissed, historię błędnie reklamowaną jako drugie Red, White and Royal Blue, bo faktycznie jest tutaj romans męsko-męski, ale bardzo delikatny, niewinny, bez spicy scen i w zasadzie znajduje się on, ten romans, na drugim lub trzecim planie. Znacznie ważniejsze jest myślenie chłopców o przyszłości i poświęcenie dla wspólnego celu, ponieważ oni razem pracują w małym kinie, które chyli się ku upadkowi przez wielkie multikina, więc będą musieli współpracować, by to kameralne kino uratować. A ta współpraca może być o tyle ciężka, że jeden z nich wysłał niechcący do drugiego wiadomość, w której przyznał, że się w nim podkochuje. Jeżeli połączymy Czwarte Skrzydło, czyli opowieść o turnieju, w którym trzeba zmierzyć się z innymi zawodnikami, i pewne jest, że nie wszyscy wyjdą z tego cało, szczególnie gdy jest na celowniku jako dziecko jednego z dowodzących, z pojedynkiem Mary Rutkowski, w którym roi się od zdrad i intryg i takich romantycznych uczuć między wrogimi obozami, to dostaniemy A z Popiołów zrodzi się ogień, w którym on, niemal gladiator, najlepszy z najlepszych, stanie do prób, z których, w
których wcale nie chce brać udziału, nie chce ich wygrać, bo jako zwycięzca będzie zmuszony zabijać innych. Natomiast ona, biedna, poniewierana, gotowa poświęcić się dla własnej rodziny, wchodzi w spisek z rebeliantami, wejdzie na dwór i, jak się domyślacie, jakieś uczucie między tą niewolnicą a żołnierzem musi się pojawić. Jeżeli natomiast polubiliście Dotyk Julii, czy też Dotknij mnie w nowej wersji, w którym główna bohaterka posiada moc zabijania za pomocą dotyku, a przy tym macie ochotę na opowieść pełną mroku, kłamstw, niedopowiedzeń i takiego narratora, któremu nie możemy w pełni ufać, jak na przykład w Margo, czy w Nocnych godzinach, czy Byliśmy łgarzami, to sięgnijcie po Mara Dyer, historię o dziewczynie, której przyjaciele zginęli, ale teraz Mara robi sobie wyrzuty, czy to przypadkiem nie była jej wina. Jednak z czasem coś tam się zmienia, nawiedzają ją wizje, koszmary, które zaczynają się stawać rzeczywistością, do tego dochodzą jakieś halucynacje, bo Mara jest niemal pewna, że widziała w szkole, czy gdzieś tam na ulicy swoich zmarłych przyjaciół. To oczywiście może być zespół stresu pourazowego, więc opiekun czy rodzice, bracia i chłopak starają się zapewnić jej jak najlepszą opiekę, no ale za tym kryje się coś znacznie bardziej mrocznego i morderczego. Jeżeli natomiast połączymy Ostatnią spowiedź, czyli taki z lekka fanfikowy, wattpadowy romans i wizję, co by było, gdybyśmy mogli związać się z naszym ukochanym członkiem popularnego boysbandu, z Twoim śladem, czyli znacznie bardziej dramatyczną historią miłosną, w której pojawiają się uzależnienia, terapia, odwyk i takie ogólne tragedie życia, to trzymamy Lonely Heart, gdzie Rosie prowadzi swój własny program i przeprowadza wywiady z celebrytami i teraz spełni się jej marzenie, bo w programie pojawi się jej ulubiony boysband z jej ulubionym członkiem tego zespołu, Bestią, przy czym i Rosie mierzy się z poważnymi stanami lękowymi i napadami paniki i Bestia mierzy się z czymś, z tajemniczą przeszłością, przez którą teraz ucieka w używki i nie pozwala się nikomu dotknąć. Trochę to będzie takie wzajemne naprawianie się, ale naprawdę mądre. Drugi tom nie jest już tak dobry, bo skupił się na spicy scenach, ale ten bardzo polecam. A jeśli interesowałaby Was tematyka elfów z Okrutnego Księcia, ten magiczny świat ukryty gdzieś obok naszego, no i romans, ten zły elf, któremu nie wiemy, czy możemy ufać, ale także The Love Hypothesis, gdzie dla głównej bohaterki niezwykle ważna jest nauka, jej praca doktorancka i mamy tutaj obraz traktowania kobiet w świecie akademickim, to sprawdźcie. How Does It Feel, gdzie nasza główna bohaterka prowadzi badania nad owadami, chce odnaleźć tam substancję, która pomoże przepięknym motylom żyć dalej, no i wiadomo, jak to będzie traktowane przez kolegów z branży i nie tylko. No a tu podczas poszukiwań odnajduje świat elfów, który nie jest tak wypełniony brokatem, jak myślała. Dajcie znać, co myślicie o tych połączeniach i czy będziecie zainteresowani kolejnymi filmami z tego cyklu. Tu macie inne materiały do nadrobienia, social media podlinkowane w opisie. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia niebawem.